PiS i Fidesz w Parlamentu Europejskiego krytykują słowa holenderskiej europosłanki. PiS i Fidesz w Parlamentu Europejskiego krytykują słowa europosłanki Sophie in 't Veld o potrzebie działań politycznych wobec Polski i Węgier. Delegacje PiS i węgierskiego Fideszu do Parlamentu Europejskiego skrytykowały we wspólnym oświadczeniu słowa holenderskiej eurodeputowanej Sophie in 't Veld Grupa Odnowić Europę, która, ich zdaniem, pośrednio przyznała, że europejska lewica wykorzystuje prawodawstwo Unii do prześladowania rządów krajowych. Chodzi o komentarz in 't Veld opublikowany przez nią wcześniej na Twitterze. Problemy związane z rządami Polski i Węgier mają charakter polityczny, a nie prawny. Zatem technokratyczna prawna reakcja nie rozwiąże sytuacji. Wymagana jest odpowiedź polityczna. Komisja Europejska i Rada nie uciekną od zajęcia stanowiska, chociaż próbują, stwierdziła in 't Veld. Zdaniem delegacji PiS i Fideszu w Parlamentu Europejskiego należy zakończyć polityczne polowanie na czarownice. Nie możemy zaakceptować tego, że lewica grozi rządom narodowym na podstawie politycznej przynależności partii. Ingerowanie w politykę wewnętrzną państw członkowskich daleko wykracza poza postanowienia traktatu odnoszące się do Parlamentu Europejskiego i w rzeczywistości podważa podstawy uczciwej współpracy między państwami członkowskimi a instytucjami Unia Europejska. Takie stanowisko zwiększa jedynie podziały w Europie, co jest dla nas nie do przyjęcia, skomentował Ryszard Legutko, szef delegacji PiS i współprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Stanowisko in 't Veld potwierdza, że faktycznym celem lewicy związanym z tzw. mechanizmem warunkowości dla praworządności nie jest ochrona interesów finansowych Unii, ale kary pieniężne dla rządów konserwatywnych. W samym środku najgorszego europejskiego kryzysu zdrowotnego i gospodarczego jedność i solidarność powinny przeważyć nad politycznym polowaniem na czarownice, dodał Tamás Deutsch, szef delegacji Fidesz w Parlamencie Europejskim.